internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. No i co, organizujemy tutaj wystawę z moją koleżanką Patrycją, która, nie wiem, tworzy prace graficzne, ja zajmuję się malarstwem, grafiką warsztatową też, linorytem, instalacjami, sztuką audiowizualną. Co mogę powiedzieć o tej wystawie? To jest kontynuacja działania Wektor, które kiedyś jako jeszcze studenci zapoczątkowaliśmy w Rzeszowie. W sumie razem w grupie z Patrycją tworzymy taki cykl wystaw o właśnie tej nazwie. A tematyka naszych prac, co tu można powiedzieć? Ja akurat ostatnio jestem zaangażowany w jakieś bardziej takie, sztukę pierwotną, rytualną. Korzystam z jakichś takich inspiracji bardziej, z jakichś takich kultur i ciężko powiedzieć dokładnie jakich. Nie chcę użyć słowa pogańskich, ale są to kulty pogańskie. Patti po prostu tworzy grafikę warsztatową, która ma jakiś swój charakter, ma jakąś coś do przekazania. W większości są to linoryty. Każdy ma swój tytuł i każdy ma jakiś temat. Każdy wyraża jakiś stan emocjonalny, jakiś niepokój duchowy, który siedzi w człowieku. Do tego mają pewną warstwę kolorystyczną, tematyczną. Mają pewien charakter ekspresyjny, wyniesiony powiedzmy z wiedeńskich akcjonistów. Ja używam farb olejnych w większości, chociaż zaczynam łączyć wszystkie dostępne media, farby sprayu, farby akrylowe, później olejne, czyli tworzę taką kombinację wszystkich technik, jakie do tej pory poznałem. Zwijam olej na płótnie, na deskach, wiadomo, różne podłoże, różnie kłonie farbę, daje różne efekty, więc maluję się właściwie na wszystkim, żeby po prostu poeksperymentować z powierzchnią, czy z materiałem, jakim mam. Kurczę, pod wpływem chwili na pewno, chwila, jakiś impuls, który jest, rodzi się w człowieku, że jakiś plan dochodzi do kulminacji i w momencie, w którym już wiesz, że musisz to zrobić, sięgasz po pędzel i po prostu malujesz. Też malarz czy artysta w ogóle musi mieć jakąś dyscyplinę, więc jest tak, że wstajemy, chwilę po tym, jak wypijemy kawę i zjemy śniadanie, po prostu bierzemy się do pracy. Normalny człowiek ma jakiś system pracy od 8 do 15, my musimy sobie go wypracować sami. No i czasem tak jest też, że robimy to po prostu nie pod wpływem weny i nie pod wpływem jakichś tam nie wiadomo jakich emocji, ale po prostu z takiej własnej samokontroli, z własnej dyscypliny, po to, żeby tworzyć, żeby coś wyrażać. Każdy ma swoją indywidualną pracownię i każdy tam gdzieś ten spis też posiada. Ja tak naprawdę to mam cały strych zagospodarowany, całą piwnicę i w ogóle już nie mam gdzie mieścić, bo cały dom mam porozwieszane. Nawet jak mam wystawę teraz tutaj czy w Krakowie, to po prostu nie mam gdzie tego trzymać.